Siemanko, to Majerce. W tym momencie reprezentuję RC Speedrun Poznań. No bo z kilkoma kolegami stwierdziliśmy, że trochę zgłębimy ten nurt dzidy na prostej. No i pomału sobie tam osiągamy jakieś sensowne prędkości. A dzisiaj udało mi się wyskoczyć na chwilę dosyć niespodziewanie z XO1. Dwie sztuki, chociaż ten coś kurczę odmówił posłuszeństwa, nie chce polić, nie reaguje w ogóle, ale akurat ten jest oznaczony jako N-ka, czyli normal, ten jest taki do jazdy. No, niedługo skręcę jakiś materiał świetny, świetnie się tym teraz jeździ, jak jest tak ustawiony. Używam teraz innej apki, w końcu pozbyłem się, odciąłem się od tej standardowej traksasowej. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo to jest zupełnie inna jazda. Teraz mam FlySkyja GT5, akurat podpięte pod te dwa sprzęty i też myślę, że warto parę słów potem kiedyś powiedzieć o tej apce. Na razie się z nią zapoznaję, trochę się nią po prostu pobawię. Natomiast ten XO1 jest fabryczny, jest uzbrojony na speedruna w taki fabryczny zestaw, czyli większy atak i to skrzydło, tutaj ten spoiler taki dociskowy spod spodu jest założony. Ups. I poza tym zupełnie stokowy. Koła seryjne, wszystko seryjne, w środku dwa pakiety 3S Jensy. Nie jakiś super power, bo to są 4500, ale już mówiłem, one są 40C. Myślę, że warto by spróbować po osiągnięciu limitu tego sprzętu wrzucić coś, jakieś powiedzmy mocniejsze, wyższe C. Jestem ciekaw, czy to coś faktycznie da. Ale już na tych pakietach tu są bardzo długie czasy jazdy, sprzęt jest szybki, także nie ma problemu. W tej chwili to, co zostało tylko zmienione z ustawień, to został podniesiony timing w silniku na maksa, czyli no bo celem moim jest osiągnięcie tym sprzętem tych fabrycznych, deklarowanych 160 na godzinę. Potrzebna do tego jest przestrzeń. Jestem w tej chwili w Swadzimiu pod Poznaniem, no w Poznaniu, Poznań się to Swadzim, na parkingu. No dzisiaj tutaj normalnie auta jeżdżą, także warunki są wymagające, do tego jestem sam, także no wiecie, samochody się naprawdę potrafią pojawić znikąd. Jak się leci na przykład stamtąd, koło 100 już, no koło setki powiedzmy, już się zaczynają jakieś tam prędkości. Na 120, 130 to już naprawdę droga hamowania jest pokaźna. O, tutaj cyk, nie wiadomo skąd się auto bierze. Potrzeba trochę miejsca. No Jarek załatwił nawet wbitkę jako speedrun, RC Speedrun Poznań. Mamy wejście na Tor Poznań, także świetnie. Ale akurat dzisiaj to jest moja pierwsza jazda tutaj speedrunowa na tej miejscówce. Potrzeba takiej miejscówki i no jak ja wrzuciłem jakiś czas temu taki filmik, gdzie przejechałem się tym XO1 i zarzuciłem mu GPS, ale jakby komunikowałem, że to nie jest jakiś wielki test prędkości. To tam chyba ledwo 8 dyszek było złamane, tam trochę nawet kilka osób. Czy generalnie wy wyraziliście taką, no taką, nie wiem, dezaprobatę, czy taki trochę, no nie wiem jak to powiedzieć, negatywnie został trochę odebrany przez część z was ten filmik, że ojej, ten XO1, co tak słabo, czemu tylko tyle, przecież 160, no tak kochani, 160, ale nie na standardowej zębatce, na której jak idzie się pojeździć, no to żeby nie grzać, żeby go nie męczyć, no to po prostu to jest świetna sprawa, ale z założonym dodatkowym tym spoilerem i nie wiem, czy nie po prostu też przy tych ustawieniach przynajmniej tego timingu i dodatkowo, no kochani, no przy takiej przestrzeni jak tu i teraz, żeby do rzeczy,
No to ja za chwilę zrobię jakieś przejazdy. Nie będą to na fulla na pewno przejazdy, ponieważ no dodatkowo jak jeszcze kręcę, to po prostu to jest zbyt duże ryzyko. Nie chcę sprzętu rozbić albo wjechać pod samochód. Ale mogę Wam pokazać, pochwalić się powiedzmy moim personalnym, osobistym rekordem i rekordem tego sprzętu XO1. Dziś udało mi się w tych warunkach osiągnąć 142,6 na godzinę. Na razie to jest moja życiówka, to jest mój max, to jest max tego sprzętu i pomału, pomału no, chcę zmierzać w kierunku maksymalnej prędkości tego sprzętu i to będzie taki stage one, żeby jak najmniejszą ilością, teraz trochę może pojeżdżę, żeby jak najmniejszą ilością modyfikacji, inwestycji osiągnąć. No i zgarnąłem tą szmatę, co tam, o dobra, udało się zostawić. Osiągnąć maksa tego sprzętu. Na tej przestrzeni tu to, co dzisiaj udało mi się wykręcić, to jest, dla mnie już jest dużo. Nie czuję się już komfortowo, nie czułem się już z tą prędkością komfortowo. Hamowanie na ostatnią chwilę przed szykanami. Także no chyba 150 to na tą chwilę tu nie widzę, ale też stwierdziłem dzisiaj, że warto, ja trochę tak sobie pogadam, dobra, do tego materiału po prostu. Jak chcecie sobie posłuchać, to posłuchajcie i pooglądać trochę tych speedrunów. Przy okazji, nie wiem, teraz możemy nawet wyzerować. O, może wyzeruję i zobaczycie przy takich przejazdach, jak to wygląda na filmie i jak się odczuwa taką prędkość. No dobra, to może zawsze wyzwanie z tym sprzętem, czy jak wyjdę i wejdę jeszcze raz. No dalej, skasujesz się. Wejdziemy na rower. Cyk. I co? Jest, maksa speeda. Mamy, widzicie to? Widzicie. Mamy 0. No i zobaczymy. Zobaczymy, jakie prędkości z takich przejazdów delikatnych uda się uzyskać. Myślę, że to są takie tematy, że koło stówki. Teraz kompletnie nie widziałem, co się tam dzieje, więc tu już musiałem hamować. I zobaczymy, ile tam jest. Ile mamy? Ja też się nie spodziewałem, 119. No czyli widzicie, przy takich ustawieniach, no to tak powiem, z palcem w nosie albo z kamerą w ręku 120 to jest żaden problem, ale już każde następne 5-10 km na godzinę, no to już jest wyzwanie. Dzisiaj o tyle zdecydowanie lepiej, teraz na bank tego nie pobiłem, więc nie będę zerkał. Jeżeli chodzi o samo sterowanie, no to dzisiaj w ogóle ma to jakiś dla mnie sens, żeby podchodzić do tematu speedrunów. Po zmianie tej apki w końcu, no się spojrzałem w prawo i widzicie, to jest sekunda. Po zmianie apki ustawiałem sobie też mniejsze czułości na, po prostu zmniejszyłem dual rate'a, żeby skręt nie był taki mocny. I to daje dużo większy, ale on teraz déjà vu. I to daje dużo większy komfort prowadzenia tej fury przy takich większych prędkościach. Nadal 119, tu się nic nie zmieniło. Przy takich ustawieniach i przy takiej jeździe warto
sprawdzać temperaturę silnika. Ja tą temperaturę sprawdzam sobie takim termometrem, natomiast tak na czuja teraz to on nie powinien być ciepły. Zresztą to chłodzenie, które zapewnia tutaj VXO1, ten wlot jest świetną sprawą. Dzisiaj nie jest tak gorąco na dworze, jest dosyć chłodno, także on ma całkiem fajne chłodzenie. No, silnik tak na rękę to ma, myślę, że troszkę powyżej 50 stopni. Teraz zobaczymy, czy uda mi się to sprawdzić i Wam pokazać. Myślę, że za jakieś 50, może 55. No, 54. Jak zauważyłem, staram się tak powiem nauczyć tej ręki, tego czucia. Jak zaczyna być taki silnik ciepły, można jeszcze rękę utrzymać, ale już pomału więcej byśmy nie chcieli, żeby miał. No to jest tak właśnie okolice 50 kilku stopni, czyli jeszcze generalnie ok. Myślę, że tak do tych 60 to jest w miarę jeszcze spoko. No, także te temperatury zdecydowanie warto sprawdzać przy takich ustawieniach, podniesieniu tego timingu i przy tych speedrunach. Robimy jeszcze jakiś przejazd. Aha, no i dzisiaj tak sobie zacząłem na pierwszych pakietach po prostu oswajać się z tą prędkością, taką okolic 100 na godzinę. No, na przykład ta fura, nie wiemy, czy skręci tutaj, czy nie skręci, i to się pojawi nagle taka przeszkoda i będzie lipa. Oj, 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 oj. No właśnie. To są właśnie te sprawy, że się dekoncentruję, bo spojrzę na kamerę i może być kabum bardzo łatwo. Także lepiej trzymać się jak najbardziej środka, bo to naprawdę jest chwila. Przy tych prędkościach to już jest chwila i można sobie po prostu rozbić model. Coś tam z tyłu słyszę, że jedzie. No, także wracając do tematu, bo trochę wątek straciłem. Oswajać się z tymi prędkościami i starać się utrzymać sprzęt. Po prostu potrenować sobie. Starać się utrzymać sprzęt w linii przy takich większych prędkościach rzędu nawet okolice 100 na godzinę. A tutaj akurat jest bardzo fajnie, no bo mamy te wyznaczone te miejsca parkingowe, więc myślę, że to jest fajna miejscówka do tego typu treningu. No i nie, nadal widzicie, że to jest ten pierwszy taki szybszy przejazd, to było 119 i on na razie nie został tutaj pobity podczas tej jazdy i pogaduchy. Teraz może gdzieś tam. Momencik. Teraz jechało 120,1, dokładnie przed chwilką jechało. To się nie pomyliłem, mówię, za 120 jedzie. Tak. Ha, no akurat tutaj chłopaki się zainteresowali sprzętami, też coś tam mają, także chwilka pogaduchy, no bo takie szybsze sprzęty, wiadomo, czasami wzbudzają zainteresowanie. No i co, to chyba tyle na tą chwilę. Możecie się spodziewać więcej materiałów, chociaż nie wiem, jak to będzie teraz zimą. Więcej materiałów, jeżeli chodzi też o speedruny, bo chłopaki Marcin, Eliasz i Jarek, no dosyć, że tak powiem, mocno i coraz mocniej w tym siedzą. Mają bardziej
pomodyfikowane sprzęty, ja to takim bardziej seryjnym tutaj śmigam. No i tam już nie wiem nawet jaki jest obecnie rekord, ale 140 wiem, że już tam na bank pękło, nie wiem czy nie więcej, czy nie coś 150. A no Jarek jak na razie jest też zdecydowanym mistrzem na 2S, bo maleństwem tam dziesiątką na 2S to chyba nie wiem, na pewno powyżej 130 z tego co pamiętam już zrobił. Także no będziemy się pomału sobie będziemy się rozwijać w kierunku większych prędkości również. Ale tak jak powiedziałem, akurat XO1 mam ochotę jakiś tam materiał o nim nagrać, bo no świetnie się nim po prostu jeździ na pachołkach. No, cały czas 120, nie będę już tutaj męczył. Dzisiaj owocny dzień pod kątem prędkości. Mogę sobie zwiększyć już z powrotem dual rate'a. Mamy teraz 50%. Mogę wam troszkę pokazać. O, może jeszcze mogę chwilę pokazać. Czekajcie. O, mam 100% dual rate'a. Odzyskałem sterowanie. Zobaczcie na tym serwie. Tam mam Savoxa wstawionego. Cyk, cyk. Jak to fajnie skręca. No, na tym ataku nie powinno się na pewno robić takich jazd zbyt długotrwałych. A pokażę wam tylko takie, zobaczcie sobie, cyk, do takich pojeżdżawek. Nabyłem tak zwane markery podłogowe i one zamiast pachołków całkiem fajnie się sprawdzają. No bo easy są do rozstawienia. No i nie ma tego wkurzającego efektu co z pachołkami, że wiecie, jak się oczywiście są mniej widoczne, ale nie ma tego wkurzającego tematu, że jak najedziesz, no to od razu przestawiasz go. No. Gdzieś tam leci, odpada, a już w ogóle jak się jedzie w kilka osób, no to już w ogóle jest problem. Także do takiej pojeżdżawki treningowej bardzo fajna sprawa. No, mogłyby być bardziej, oczywiście mogły być trochę większe, byłyby fajniejsze, jak były większe i bardziej odblaskowe, ale generalnie dają radę. Możecie się takim czymś zainteresować, jak macie ochotę. Nie wiem, jakie będą temperatury przy takiej pojeżdżawce. Zaraz to sprawdzę. A na tą chwilę to trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdro.